Jak zdobyć więcej obserwujących na Instagramie? Zobacz, ja nawet narysowałam dla ciebie twój profil, czyli to miejsce na Instagramie, gdzie mówisz o swoim produkcie, promujesz swoją usługę, budujesz markę osobistą albo prowadzisz konto firmowe i na koniec tego filmu tu wszędzie naokoło będzie narysowany, skąd biorą się nowi obserwujący na Instagramie i jak to zrobić, żeby było ich coraz więcej i żeby ten wzrost był stały w górę. Będziemy te Mówić o zjawiskach takich bardzo przyjemnych, takich jak to, gdzie masz bardzo spektakularny wynik. Będziemy dla kontrastu mówić też o tych rzeczach, które zdarzają się równie często na Instagramie, czyli bardzo dużo włożonej pracy, a wynik jest taki. Ale zanim zaczniemy, bardzo ważny komunikat: daj mi znać w komentarzu, czy jest porozumienie, kim jest obserwujący na Instagramie. Ważne. Obserwujący to nie jest ta cyfra, która jest na samej górze twojego profilu. Obserwujący to jest prawdziwy człowiek. Człowiek, który jest, może być, bardzo blisko twojej marki. Bo jeśli się trochę postarasz, to to jest osoba, która może codziennie widzieć, co tam u ciebie słychać. Więc jest to osoba bardzo bliska, w ogóle ten gest jest dobry, to jest bardzo bliska osoba, dla Twojej marki, jak zdobywać tak, takich właśnie obserwujących? To jest temat naszego dzisiejszego spotkania. Cześć, nazywam się Marta Kaczmarski, Instagram ekspert, konta firmowe. No i oczywiście Instagram ekspert z myślą o kobietach, które pomimo obaw zdecydowały się na budowanie własnej marki osobistej. Zaczynamy. I najważniejsze na początek, każde Twoje działanie marketingowe, gdziekolwiek w przestrzeni Instagramowej albo na zewnątrz, Proszę zbliżenie, jest w stanie doprowadzić potencjalnego obserwującego do tego miejsca, czyli do Twojego profilu. Dokładnie tam, gdzie jest Twoja nazwa użytkownika, zdjęcie, opis bio, kilka informacji, no i tutaj siatka, na której jest mniej więcej dziewięć ostatnich zdjęć. To jest tylko to miejsce. A teraz moment, w którym Twój potencjalny obserwujący kliknie follow albo nie, nie kliknie follow, to już jest całkiem inna historia. I teraz to, ten ruch inaczej nazywa się wejście na profil. Czyli tak naprawdę pozyskiwanie nowych obserwujących jest pochodną tego, że nagle wiele osób wchodzi na Twój profil. Jakim cudem te osoby wchodzą na Twój profil? Biorę się zarysowanie. Pierwszy sposób pozyskiwania obserwujących na Instagramie to ten sposób, o którym bardzo często mówimy, organiczny, czyli ten oparty na algorytmie Instagrama. Ty mu coś dajesz, on ci oddaje albo, albo i nie oddaje. I co ty mu dajesz? Dajesz mu content, czyli zdjęcia, posty, karuzele, rolki. To wszystko, co znajduje się tutaj na Twoim feedzie. Pod każdym, uwaga teraz, posłuchaj, pod każdą twoją, nie, poza rolką. Aktualnie, pod każdym Twoim postem na Instagramie widnieją statystyki, a w tych statystykach jest takie kółko, które jest niebiesko granatowe. I teraz, kiedy zrobimy sobie zbliżenie na to kółko, to będę mogła wyjaśnić, po tym kółeczku widzisz dokładnie, czy Twój kontent, czy Twoje treści docierają tylko do osób, które Ciebie obserwują, czy również do osób, które Ciebie nie obserwują. I teraz Teraz uwaga. Tak długo jak twoje treści docierają do osób, które ciebie nie obserwują, to znaczy, że twoje konto się rozwija i że jest dobrze. Jeśli widzisz, że do ciebie nie docierają, to masz dwa obszary na Instagramie do podciągnięcia. Pierwszy obszar to może być wygląd i poziom zrozumienia twojego instagramowego profilu, a drugi obszar to będą słuchaj. Hashtagi, czyli do kogo docierają Twoje posty. Jeżeli tutaj nic nie dzieje się i nie czujesz rozwoju, nie docierają do Ciebie osoby, do których mówisz, to znaczy, że leżą hasztagi. Drugi sposób docierania do nowych obserwujących jedno słowo akcje. Akcje są fajne. Akcje powodują, że w krótkim okresie czasu zdobywasz dużo nowych obserwujących. Akcje mają też ten słabszy punkt, że to jest wynik pewnego momentum. Po prostu są nowi obserwujący aż do nowej akcji, czyli nie ma tego momentu stałego wzrostu, a ten moment stałego wzrostu to jest po prostu najlepszy. Akcje też można podzielić na te, które są bardziej z tego świata takiego jasna strona mocy i te z ciemnej strony mocy. Co jasna strona mocy to te akcje, które powodują, że na twoje konto wchodzą osoby, które są szczerze zainteresowane tym, co ty robisz na Instagramie. Na przykład organizujesz konkurs w efekcie tego konkursu jest motywacja, ktoś chce zdobyć produkt, który to ty oferujesz, więc jest nim zainteresowany. Więc wchodzi, poznaje Twoją markę. No po prostu wszyscy wygrywają. Bardzo dobry sposób akcyjny. To mogą być wspólne transmisje na żywo z innymi twórcami. To mogą być e, Twoje aktywności. Postanawiasz, okej, okay, teraz przychodzi lipiec, w lipcu będę bardzo aktywna na Instagramie, czyli jest dużo postów, dużo rolek, dużo komentarzy, ty spędzasz na Instagramie dużo czasu, to automatycznie przenosi się na nowych obserwujących. I to jest ta jasna strona mocy. Ciemna strona mocy charakteryzuje się tym, że docierasz do osób, które w ogóle nie, w ogóle nie są zainteresowane tym, co ty robisz na Instagramie. Instagramie. I tutaj mamy wszystkie akcje typu grupy engagementowe, typu rozdania, gdzie wchodzi wiele kont. Tam są takie regulaminy, że musisz wszystkich zafollowować, a potem wszyscy ciebie followują w jednym momencie, naraz. Takie akcje też bardzo często przychodzą z propozycją na twojego diema, czyli weź udział w akcji takiej, jest jakiś iPhone do wygrania i tam wszyscy siebie nawzajem y, naklikujemy, nawołujemy, żeby niby tak podnieść działania algorytmu. To są te bardziej ze szarej strefy, i oczywiście wielu twórców y, robi tego rodzaju akcje. Instagram ich nie lubi, ale w pewnym sensie ich nie blokuje, ale ty sobie włącz taką. Swoją wewnętrzną blokadę, bo jeżeli budujesz na Instagramie markę osobistą, która ma być wiarygodna, to tego typu akcje z tej szarej strefy dla Ciebie są absolutnie niedozwolone. Nie możesz sobie na to pozwolić. Więc podsumowując, wszystkie akcje, gdzie docierasz do ludzi, którzy są Tobą zainteresowani, są dla Ciebie na plus, a wszystkie akcje typu Kupujemy, followujemy bezmyślnie, bez zastanowienia. To wszystko dla kont firmowych idzie na minus. Nie wolno. A trzecim źródłem jest reklama na Instagramie. Reklama na Instagramie jest bardzo przyjemna z dwóch powodów. Po pierwsze, reklama daje ci permanentny wzrost, czyli ona daje ci taką przewidywalność. Twoje konto się rozwija, czujesz, że idziesz do przodu każdego dnia. Z drugiej strony, reklama przyciąga do ciebie osoby, które są szczerze zainteresowane tym, co dzieje się na Twoim koncie. W efekcie masz przewidywalne działania, które powodują, że konto się rozwija z dnia na dzień i rozwija się o aktywnych, obserwujących. Czyli mamy dwa w jednym: konto rośnie i jest aktywne. Tyle, że reklama na Instagramie to nie jest takie hopshop. Ja kiedyś myślałam, że to jest takie hop-siup, czyli tutaj klik, 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 budżet i idzie. I rzeczywiście można tak zrobić, klik, klik, budżet yy, i nie idzie, czyli efekt jest taki w postaci zero, mimo że pieniądze poszły, budżet cały poszedł. Ale jest też taka umiejętność ustawiania reklamy na Instagramie, kiedy ten wynik będzie spektakularny. Zobacz. Kiedy przy bardzo niskim budżecie masz bardzo wysoki wynik. I ja kiedyś myślałam, że to jest niemożliwe. Ja byłam kiedyś przekonana, że do tego potrzebny jest ekspert, który ci to wszystko zrobi, bo ty nie umiesz, a ty umiesz. Możesz to zrobić, zrobisz to bardzo dobrze i powiem więcej, nikt nie zrobi reklamy na nowych obserwujących lepiej niż ty. To jest tylko kwestia nauczenia się krok po kroku, co musi zawierać taka reklama, jak ją ustawić, żeby ona była efektywna, żeby ona sprawiła ten permanentny wzrost na twoim Instagramie, ten przewidywalny, ten, który daje takie bardzo duże poczucie satysfakcji, bo nagle twoje konto instagramowe się rozwija. Wszystkie te kroki jak się do tego przygotować, o czym zapomnieć, o czym zacząć myśleć, jak stworzyć, jak ustawić, jak powołać, jak monitorować. Wszystko masz w kursie redukcja kosztów reklamy na Instagramie, to jest w Insta uczelni. Dwie godziny pracy, potem kilka dni skoncentrowanej pracy, nie tylko na sobie, ale na swoich obserwujących i masz przekroczony Rubikon. I masz konto, które się permanentnie rozwija. I teraz jest pytanie, z którego z tych źródeł korzystać? Ze wszystkich. Zadbać równomiernie o to, żeby konto pozyskiwało nowych obserwujących tą drogą, czyli organicznie. Sprawdzać, czy dociera do nowych obserwujących, od czasu do czasu robić akcje, żeby mieć te skoki, i do tego ustawić sobie na minimalnym budżecie ale nie przypadkową, tylko taką jak trzeba reklamę na Instagramie. I od tego momentu zauważysz, że Twoje konto zacznie rosnąć takim oto ruchem: tak du du du, -du, 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 -du. cały czas do góry, ale właśnie takimi podskokami. Trochę jak bicie serca. No i właśnie, jak bicie serca, bo wtedy konto zaczyna żyć. Czujesz życie na swoim Instagramie, no i też ty od razu inaczej żyjesz. Wszystkie potrzebne linki zostawiam tutaj na dole. Dziękuję bardzo. O, już od razu mnie natchnęło na kolejny film na YouTube. Trzymaj się, do zobaczenia. Mówiła Marta Kaczmarski. O, widzimy się na Instagramie. Małpa Marta Kaczmarski.